Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Age of Wonders Planetfall. No dobra, z tego co pamiętam, ostatnio mieliśmy bitwę trzech armii i teraz też się kroi kolejna bitwa trzech armii, tak mi się wydaje. Ale zobaczmy, co my tutaj mamy. Tak, tutaj mamy zakończoną produkcję. Czy myśmy zrobili już kolonizator? Chyba żeśmy zrobili kolonizator, tak mi się wydaje. On już jest w drodze. Co możemy jeszcze tu zrobić? Obronne wieżyczki. Nie wiem, czy w tym sektorze w ogóle jest to potrzebne. Szczerze mówiąc. Wytwarzanie wiedzy, demontaż, gildia techniki lądowej. Plantacja żywności GMO. Jak tutaj mamy z żywnością? 16 na 35 plus 68 nie jest źle. Więc tutaj nie ma co za bardzo produkować. Wspólnota żywności. Nazwa kolonii nie. Jednostki co najwyżej. Możemy jakieś. Może standardowych takich szturmowców i tyle. Zróbmy tu szturmowców już. Okej, okay. Juggler, ty jesteś tutaj. Teraz pytanie, czy ty jesteś potrzebny? Ile tu jest tych wszystkich? No trochę ich tu jest. Tu mamy armię, niech ja sobie przypomnę. Nie, tu jest Juggler. Okej. Okay. Tu masz drugą armię. I tu jest jeszcze jedna armia. W sumie pod kątem doświadczenia warto byłoby chyba z ich tutaj jakoś... połączyć. Już są trzy armie. Wy nie wiem, gdzie mieliście iść, więc... mieliście się gdzieś zebrać, tylko nie wiem gdzie. A, bo komuś miałem przydzielić te latające ze względu na to, że miał bonusy. Już nie pamiętam komu. Okej. A to jest nasze. O. Kolonizator, dobra. Jaką tu mamy szansę? Bitwa bezpieczna. Siła obrońców 900. Siła tego... zróbmy walkę automatyczną. Ktoś zginął? Nikt nie zginął. Dobra. Wandale wyeliminowani. Przyjmij nagrodę. Co mamy dalej? Sektor żywnościowy to jest w drodze. Przekonaj Inga. Wydaje mi się, że... gdzie oni tu są? Jakie mamy relacje? Pakt o nieagresji. Do przymierza mamy trochę daleko, generalnie rzecz biorąc. Nieznana tajna technologia? Co to jest? Tajne technologie są technologiami skupiającymi się na rozwijaniu imperium w określony sposób. A, czyli on sobie jakąś tam tajną technologię rozwija. Mamy pakt o nieagresji, casus belli. Co możemy z nim wynegocjować? Pakt obronny? To niezły interes. To by nam w sumie mogło się przydać, bo jeżeli z nim byśmy zawarli, mieli dobre relacje i przekonali go, to nie musimy go pokonywać. I za to sobie innych, że tak powiem, będziemy mieć pomoc w walce z innymi. Poprawa między nami jest korzystna dla obu stron. Oby to otwarło drogę ku lepszej przyszłości.
No, już mamy pakt obronny, więc do przymierza może nawet niedaleko jest. Otworzyć granicę. Możemy otworzyć sobie granicę. Nie przyjmę. O! Czyli nie zgodził się. No ale co miałbyś, że tak powiem, dostać? Co można by mu jeszcze zaoferować? 119 energii. Czy ja wiem? Można mu sektor dać, ale to bym aż tak bym nie był dobry. Obserwacje udostępnij. Konstrukcje i sektory. Nie chcę tak wyrównywać, usuń. No pełnej rekompensaty, ale ile? Wymieniane kazus byle zostaną usunięte i nie będzie można już użyć do wypowiedzenia wojny. Pięćset energii, ło kurcze, no to nie, dobra. To na razie zostawmy na tym etapie. No i co? Trzeba się zastanowić, gdzie będziemy co tutaj robić dalej. On się tutaj gdzieś mniej więcej jest. Nie wiem, czy na tą stronę nie warto by się rozprzestrzeniać. W sumie ta mapa jest we wszystkie strony daleka. Ten sektor sobie zagospodarujemy, więc te sektory też by było warto troszeczkę może no, pozbyć się tam jakichś niepotrzebnych armii. Tu gdzieś były też takie, jakże one się nazywają, takie źródła tych wszystkich istot, które atakują. Wysunięta baza, ale to jest kogo baza? To jest pewnie tego, Hu Yanga. Baza sektorowa. Operacje mamy aktywne, milicja, monitoring, przetrwanie na pograniczu. Nie wiem, czy to na razie w tym momencie jest nam bardzo potrzebne. Dobra, ty masz jakie cechy? Narzędzia naprawcze, snajperka, detekcja kule głębi, odrodzenie, piechota, ruch po lądzie. Ty masz odrodzenie warta. Któryś miał jakieś cechy, które pozwalały mu uzyskiwać bonusy do latających jednostek. Tak mi się coś wydaje. Flara celownicza. Iniektory, egzoszkielet. Warta, dowódca piechoty. To już nie pamiętam, który to był. No dobra. Ty masz tak, masz piechotę, tapelsa, awangarda, motocykl, statek ogniowy. I w zasadzie tyle. Siła armii jest taka sobie. Muszę się troszkę zorientować, bo miałem przerwę w nagrywaniu ze względu na wyjazd, więc nie pamiętam, nad czym ja się tutaj właśnie ostatnio. Jednostka lekka, ruch po lądzie. Nie pamiętam. Tak mi się wydaje, że któryś miał do bonusy do jakiegoś ataku, do jednostek, dowodzenia jednostkami latającymi. No dobra, to ciebie wysyłamy w tamtym kierunku w takim wypadku. Dobra. Jack, z którego kierunku mogą nadejść jakieś problemy?
W sumie ciebie i Jacka bym wysłał w tym kierunku, tak mi się wydaje. Jack by poszedł bardziej w tą stronę, może coś tu się da jeszcze przejąć i tak dalej. Może się pojawią jeszcze jakieś dodatkowe zadania. Natomiast tu będziemy sobie robić taką armię dodatkową. Właśnie, ty masz w sumie wszystkich, co to jest? Żołnierz, karabin szturmowy. To jest harcownik, ostrza głębi. Można by jeszcze jedną armię skompletować. My mamy w sumie ilu bohaterów? Raz, dwa, trzy, czterech mamy. No to dobra. To ciebie możemy wysłać w tym kierunku. A pozostali? A ty już masz rozkazy wydane. Dobra. Pytanie, czy mi się chce tutaj tych, kurczę, produkować. Motocykl, statek ogniowy, klasa druga. Klasa druga. Ja bym, kurczę, nie robił jednostek bez potrzeby. Czy kolonizatora będziemy jeszcze potrzebować? Ta baza już ma wszystkie trzy sektory. Rivertown teoretycznie jeszcze by chyba to był w stanie przejąć. Może na razie nie ma co. Co możemy tu zrobić? Ulepszona infrastruktura wojskowa, dobra. Róbcie sobie. Wy tu macie więcej troszkę do budowania. 30 przychód wpływów, sektory żywnościowe, żeby utworzyć. Czy my tu mamy sektor żywnościowy? Ten może być sektorem żywnościowym, ale żywności mamy w dudkę. Nie brakuje nam. Koszary harcowników, ogrody botaniczne, zadowolenie jest ok na razie, ośrodek symulacji by, to może takie coś zróbmy. No dobra, zobaczmy, co się tu wydarzy. Jeszcze żeśmy nie zbadali jednej tej, jednego dowódcy, więc i tak musimy się gdzieś powłóczyć. Od wcielenia. Znowu złodzieje, kurczę, co wy macie z tymi złodziejami? Kryjówka piratów 10 tur. Gdzie ona jest? Nie no, zgodzimy się. Bo jest nawet całkiem blisko ta kryjówka piratów. Zadowolenie w kolejnym. Następstwa zadowolenia. Co to jest? Wartość produkcji wzrosła w tej turze. To akurat tak super, tego nie potrzebujemy. Badania naukowe to już prędzej. Operacje gotowe do przygotowania. Strategiczne. Burzyciel bunkrów. Zrzuci na wrogą kolonię bombę. Drony strażnicze. Wsparcie. To na razie nie potrzebujemy. Lokalizator wrogich gniazd. Może to by trzeba, można było sobie przygotować. Się może przydać. Karus Belli, Syfon, zwiad awaryjny. Niekoniecznie jest mi to potrzebne. Gotowa. Względem wskazanej kolonii gniazda. No to względem na przykład Rivertown. Dach świata. Gniazdo Turkuci. Ale czy my będziemy to teraz widzieć cały czas? Przez chwilę chyba jest widać, ale dość daleko jest. To bym się tym tak bardzo nie przejmował. Otrzymano propozycję. Sina z rodu Timur. Co ty ode mnie chcesz? Dane kontaktowe dowódcy Awangarda.
100% energii, niewystarczające środki, no to muszę i tak odmówić. Czemu my jesteśmy na takim minusie? What the heck? Utrzymanie jednostek nam skoczyło. Energii nam brakuje. No właśnie, ale to przedtem w poprzedniej turze było wszystko ok, to nie rozumiem tego za bardzo. Dobra, ciebie wyślemy tam. No dobra, zobaczymy. To was musimy wysłać w każdym razie tutaj, te dwie armie. Wy... Nie wiem, gdzie to tutaj... Czy ja już tu mogę założyć? Podejrzewam, że muszę być na tym miejscu gdzieś tu. Chodź tu. Generator napędu, analiza sektora, ulepszenia, union energii. Należy do mnie, to ja wiem, że należy do mnie. A ja bym tu chciał założyć... Czekaj. Straż to też nie. No i... Wymagane rozkazy. Czemu ja nie mogę tutaj założyć tej kolonii? Dobra, zaraz to będziemy ogarniać. Ty w zasadzie możesz iść sobie w tą stronę, badać teren. Gdzie mamy opad radioaktywny? A tutaj jest, w tym sektorze. To nie jest bardzo problematyczne. Problematyczne. Znowu jesteśmy na plus. Może ta operacja kosztowała tyle. Ulepszona infrastruktura wojskowa. Zaawansowana infrastruktura. Obronne wieżyczki, wytwarzanie energii. Zróbmy tu wytwarzanie wiedzy na razie. Zastosowanie elektromagnetyzmu. Amunicja porażająca, akceleratory szynowe, dobrze. Co możemy jeszcze tu zrobić? Amunicja wybuchowa, czy jakieś jednostki nowe, technologia głębi, bariery, szczelina. Manipulator. Nie wiem, co to jest. Możemy jakąś nową jednostkę się tutaj wziąć. Rozwój hydrotechniki jest. To było na razie nam tylko potrzebne, żeby dalej tutaj przejść. Eksploatacja ruin. Co nam to daje? Stacja badania ruin imperialnych. Nawigacja w ruinach. Poziom sektora ruin. To nawet nie wiem, do czego jest. Eksploatacja terenów górskich, leśnych. Wzmocnienie kwantowe. Może kontrwywiad warto wziąć na tym etapie. Dobra, ty się przesuń tu. Czy tu mamy jakąś jednostkę? Nie mamy tu żadnej jednostki. Nie mamy żadnej jednostki. Wy w sumie... No dobrze, generator to ja wiem. Czekaj jedną turę. Wy musicie tutaj dotrzeć. Ty musisz dotrzeć tutaj. Ty możesz sobie iść w tamtym kierunku. Ty się połącz z turkuciami, jak dasz radę oczywiście.
Dobra, a gdzie się podział mój ten? A tu jest, kurczę, no. Analiza sektora. Czemu ja nie mogę tu założyć tego? Może to nie na tym punkcie. Gdzie jest środek tego sektora? Operations available for priming. Jest tylko kompleks przejęty. No ciekawe, że ja nie mogę tutaj zrobić tego, że ja nie mogę zrobić tu kolonii. Co to jest? Zakończenie produkcji, ośrodek symulacji bolowych. O kurczę, czemu mi to tak spadło? Ogrody, produkcja, daj wytwarzanie energii na razie. Możemy po kolejnego bohatera. Nie mamy w tym momencie kasy, to znaczy energii. Wy nie macie miejsca na razie na te turkucie. Więc może zróbmy to w ten sposób. Wy możecie już w zasadzie to atakować. Jakie tu mamy szanse? Złodzieje bez czci. Bitwa bezpieczna. Wywyższony. Szczerze mówiąc, nie chce mi się tutaj robić tej walki. Nikt nie zginął. Dobra. Przyjmij nagrodę. Przyjmij nagrodę. Bardzo dobrze. No nie widzę, gdzie mogę tu założyć. Gdzie jest w ogóle środek tego sektora? Tu jest środek tego sektora. A tu jest środek tego sektora. Tylko że tutaj podejrzewam, że już jest ten generator napędu. Miejsce należy do mnie. Sektor. To jest baza sektorowa. Czyżbym to jako sektor przyjął, jako bazę? Imperialny kompleks energetyczny. Eksploatacja energii poziom pierwszy, strefa jałowa, las. Port. Należy do mnie. Mogę ulepszyć sektor. Nie bardzo wiem, co tutaj. Przyłącz miejsce charakterystyczne. Tu mamy sektory. Ty masz tylko ten sektor, który należy do Rivertown. Produkcja sektorowa. Pustynia emaliowa. No właśnie, ty masz tylko ten sektor. To mogę zrobić, że mogę przyłączyć miejsce charakterystyczne do kolejni Rivertown. Chyba, żeby zrobić coś takiego, to przełączyć tu. Wtedy dla Osbeth, tylko że do Osbeth zwolniłoby się jedno miejsce, ale generalnie rzecz biorąc to nam nic nie daje, bo to nie graniczy z Osbeth. Więc jest lipa. Szczerze mówiąc. Ulepsz sektor, a nie, bo to jest drugi sektor. To może by się tak dało zrobić. Spróbujmy tak zadziałać, bo nie do końca do Rivertown. Czyli teraz Rivertown, jak sobie popatrzy. Aha, to dopiero w następnym tym będzie. Dobra.
A tego spróbujmy przesunąć, nie wiem, gdzieś tutaj na razie. Imperial defenses are remnants of Star Union planetary defense systems. They have a sector-wide effect on any armies in the sector they are in. Fortyfikacje imperialne. As well as in any tactical combat that takes place. Gdzie są te fortyfikacje? To? Systemu ziemienia lotnictwa. To może... Wiesz co, weź tu pod eskortą jedź, bo się boję, że tu może być coś się podziać. Ten sektor w sumie można by też jakoś przyłączyć, chociaż... Któryś jeszcze miałem przyłączać? Ten. W tym kierunku się miałem rozwijać, tylko że to należy do tych, więc tutaj nic nie zrobię. Co to jest? Nic to nie jest. No dobra, chodźmy może w tamtym kierunku. Wy możecie też iść w tamtym kierunku. Wy sobie eksplorujcie w tamtym kierunku. Żleb uniesienia. Opad radioaktywny. Wybierz sektor, żeby dowiedzieć się więcej. Przyłączenie karą. Jednostki regeneracji mają mniej. Karę do wszystkich odporności. No to trzeba się stamtąd wynieść po prostu. I tyle. Sina znowu coś chce. Poprawili. No dobra. Neutralność. Pakt do nieagresji. Nie, ona jest jakaś taka nie do końca pewna. Więc nie będę się tutaj z nią bawił. Bohatera jeszcze nie zwerbujemy, bo nam brakuje troszeczkę. Kontrwywiad. We know there's a mole in the organization, so we'll be monitoring all of your communications and tracking all of your movements. Please object. It will confirm our suspicions of you. Dustin Banks, Financial Security Services. Skądś znam ten głos, podłożony właśnie pod ten tekst tutaj. Nie wiem, z jakiegoś filmu science fiction, jakiś aktor amerykański. Tak mi się coś kojarzy. Czystka wewnętrzna, to jest tajna operacja. Aha, to są tajne operacje po prostu. No dobra, to mamy skuteczność działań 2. Eksploatacja terenów górskich. Może zróbmy takie rzeczy, niech się to po prostu rozwija, żeby móc się rozwijać. Nie wiem, co my będziemy tutaj dalej robić. Wy możecie sprawdzić tutaj pewne rzeczy. Środek sektora jest gdzie tego? A tam gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. Ale przejdźmy na przykład do tego miejsca, bo to mnie troszkę interesuje. Żleb uniesienia. Ty możesz przejść tam dalej. Górska domena. Aha, jeszcze teraz miałem sprawdzić, co się z Rivertown dzieje. Pustynia Emeriowa poziom pierwszy, port poziom szósty. Gildia, demontaż i tak dalej. Okej. Osbeth. Sobie zobaczymy. Ma sektory nieskazitelna perć i łąki. Czyli troszkę przerzuciliśmy produkcji tam. I teraz pytanie, czy ten sektor należy do mnie. Czy ja to mogę przyłączyć jakoś? Ulepsz sektor, żywność. A, to są te plantacje GMO, centrum. To akurat tego nie potrzebujemy ulepszać. Trochę muszę przyznać, że się pogubiłem z tym. Tych załatwić możemy.
Teraz mogę coś tu zrobić. Może za daleko jest. Nie wiem, trochę tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. Może za jakoś miałem za dużą przerwę. Wcielenie, bądźcie pozdrowieni, uprzejmie proszę wycofanie z tego miejsca. W sumie możemy, bo jesteśmy na maksie tutaj. Jakąś nagrodę mamy, nie wiem za co, ale okej. Tu na razie nie możemy tego zrobić. Życzenie wcielenia. Na planecie czy istnieje ograniczenie kosmitu? Proszę bardzo was. Kosmitu na razie mamy trochę. Jeszcze bym coś sprawdził. Czy ja tutaj mogę na przykład sobie ten sektor przejąć? Dobrze, co wy tam chcecie znowu? Znowu złodzieje, kurczę, no. Kryjówka piratów. Zwerbuj bohatera za 200. Może na razie przyjrzyj się bohaterowi. Pomór pomorem, odporność kinetyczna. No jest niezły gość. Dobra, chodź do mnie. Spreparowane syfon, taktyczne, doktrynalne. Nie potrzebujemy na razie. Chcą 100 zadane kontego. No kurczę, akurat teraz. Na razie nie. Procent energii. Mogę ci dać coś innego. Dziesięć kosmitu? No. Michael Valentine. Powinienem był zgadnąć, że to wy porzuciliście na stronie 6. Odkąd słyszałem o lądowaniu statku hibernacyjnego, powietrze aż cuchnie arogancją. Valentine, dlaczego mnie nie dziwi, że znajduję was nadal przy życiu? Złego diabli nie biorą. Zaskakuje mnie jednak, że zwracacie się przeciwko swoim drogim przyjaciołom z wcielenia. Co się stało? Stracili nagle swój urok osobisty? Typowe, szydzic cudzego nieszczęścia. Gdy wy leżeliście sobie zamrożeni na kość, my musieliśmy walczyć o przetrwanie. Moje stanowisko zapewniło mi dostęp do hibernacji. Mając wojnę do stoczenia, co jakiś czas wybudzałem się, oczekując znaku, że Związek Gwiezdny powróci. Wyobraź sobie moje rozczarowanie, gdy dowiedziałem się, że to tylko ty. Przebyłby prawdziwy hipokryta, właśnie dlatego zawsze mi się tak miło z wami gawędziło. Ale żarty na bok, czy nie byłoby dobrze przerwać wreszcie ten niepotrzebny rozlew krwi? Niepotrzebny? Nic dziwnego. Hugh Young zdał cię nabrać swoją dawaną niewinnością. Doskonale, spytaj go, co zrobił pewne nocy w parkach elizejskich. Jeśli chcesz, żebym na to poszedł, udowodni, że nie chodzi ci tylko o moje zapasy. Pożary Pyrks w sektorze 43 zagrażają naszym reaktorom energetycznym. Ugaś, a wtedy pogadamy. Zbadaj. Dobra. Przekonaj. No to nie mamy wyboru. Najpierw musisz ukończyć badawczy projekt socjologiczny dbałość o środowisko. Odpowiednie usunąć. Okej. Możemy to zrobić. Zwłaszcza, że to jest dość niedaleko tutaj, więc się tym na pewno zajmiemy. Ale to myślę, że już w następnym odcinku. Na razie dziękuję za obejrzenie tego, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.